Mąż wynajmował moje ciało za pieniądze. Mam dopiero trzydzieści dwa lata, a dorobiłam się już dziesięciu dzieci, w dodatku ani jednego własnego. Przez wiele lat byłam surogatką. Przyznaję, skuszona wizją dużych pieniędzy, sama się na to zgodziłam. Ale namówił mnie do tego ten egoistyczny drań, który żerował na mnie niczym pasożyt. Dlaczego nawet nie próbujesz mnie zrozumieć? Krzyczałam zrozpaczona. Dlaczego? Zobacz, jak ja wyglądam. Traktujesz mnie jak fabrykę. Od dziesięciu lat chodzę z brzuchem. Czuję się jak wieloryb, nie jak kobieta. Nie chcę już rodzić, rozumiesz? Nie będę rodzić. Kochanie, nie denerwuj się. To ci może zaszkodzić. Waldek przemawiał do mnie uspokajająco. To naprawdę doskonali klienci. Zapłacą każde pieniądze. Nie chcę, wrzasnęłam z całych sił. Nigdy więcej, za żadne skarby. Byłam na początku ósmego miesiąca. Z trudem się poruszałam, a mimo to znalazłam w sobie dość siły, by wreszcie wykrzyczeć to, co od dawna chowałam w sobie. Waldek był miłością mojego życia. Studiowałam romanistykę, gdy się poznaliśmy. On kończył architekturę. Wysoki brunet, uprzejmy, dobrze zbudowany i ubrany. Dziewczyny z roku aż pisnęły, gdy go ze mną zobaczyły. Miałam poczucie, że oto złapałam największe szczęście w życiu. Złapałam i nie puszczę. Wkrótce zamieszkaliśmy razem w mieszkaniu po mojej ciotce. Dwa niewielkie pokojki, kuchnia, łazienka. Dla studentki luksus. Było nam dobrze. Z czasem jednak zaczęło brakować nam pieniędzy. Wprawdzie udzielałam korepetycji z francuskiego i brałam tłumaczenia, ale były to prace dorywcze. Gdyby nie pomocy rodziców, nie miałabym na czynsz. Waldek skończył jeden projekt i znalazł pracę przy kolejnym, ale pieniędzy to z tego nie miał. Podobno dzieło nie zostało przyjęte przez inwestora. Zaczynało się robić krucho i musieliśmy pożyczać na życie. I wtedy właśnie przeczytałam w internecie artykuł o surogatkach, czyli kobietach rodzących dzieci na zamówienie. Surogatka to taka matka zastępcza, która najpierw nosi, a potem rodzi dziecko innej kobiecie, gdy ta nie jest w stanie urodzić sama. Zdziwiło mnie, jak wiele jest ogłoszeń pod tytułem wynajmę brzuszek. Powiedziałam o tym waldkowi: Ot tak, jako ciekawostkę. I to był mój błąd: uznał, że to świetny sposób na biznes. Chyba nie mówisz tego poważnie, wyszeptałam przerażona. Mam przez dziewięć miesięcy chodzić z brzuchem i brać za to pieniądze, a potem sprzedać komuś dziecko? To przecież niemoralne. Alusiu, pogładził mnie po głowie. Masz dwadzieścia lat, jesteś piękna, zdrowa, nic ci nie grozi. Poza tym nie sprzedajesz swojego dziecka, tylko pomagasz chorej kobiecie, a ona pokrywa koszty. Nie przekonał mnie wtedy, ale potem rozmawialiśmy o tym jeszcze wiele razy, a on coraz bardziej zapalał się do tego pomysłu. Wyszukiwał informacje, sprawdzał procedury, wszystko miał zaplanowane, zanim w ogóle wyraziłam zgodę. Nie ma w tym nic niemoralnego, tłumaczył mi Waldi. Myśl o tym w kategoriach pomocy ludziom, którzy nie mogą mieć dzieci albo raczej mogą, tylko kobieta nie jest w stanie donosić ciąży. A prawo tego nie zabrania, sprawdziłem. Nie ma mowy, protestowałam. Okej, okay, jak sobie chcesz, wzruszył ramionami. Ale szkoda, bo takie pieniądze ustawiłyby nas na długi czas. Wiedział, gdzie uderzyć. Dzień wcześniej przyszło pismo od komornika, ja przeraziłam się nie na żarty. Jakie pieniądze? spytałam. Taka usługa jest dość dobrze płatna. Decydują się na nią wyłącznie bogaci ludzie. To brzmiało obiecująco. Waldek chyba czuł, że się waham, bo był wyjątkowo delikatny. Spokojnie zakończył rozmowę i wyjął z lodówki białe wino. Siedzieliśmy jeszcze długo sącząc trunek i dla odmiany rozmawiając na luźne tematy. Nie podjęłam decyzji, czy zostanę surogatką, czy nie, ale poszłam na badania lekarskie. Chciałam wiedzieć, czy jestem zdrowa. Byłam. Mój organizm działał doskonale. W internecie znalazłam sporo ogłoszeń o brzuszku do wynajęcia. Umówiłam się z jedną z dziewczyn. Przedstawiła się jako Helena. Widzisz, jestem bezrobotna. Opowiadała mi, dlaczego chcę być matką zastępczą. Sama wychowuję dwoje dzieci. Ich ojciec zniknął i bardzo dobrze, bo nie muszę jeszcze jego karmić. Nie mam szans na normalną pracę, więc jestem matką zastępczą. Już trójkę dzieci ludziom urodziłam, wszystkie zdrowe. Każde dostało dziesięć punktów w skali Abgar. I żal ci nie było oddawać maluszka? Spytałam. Przecież nosiła się pod sercem przez dziewięć miesięcy. Może trochę i żal odpowiedziała Helena. Prawnie nie oddaję dziecka. To się nazywa adopcja ze wskazaniem. Mówię w sądzie, że to była niechciana ciąża i wszystko jest w porządku. Wiesz, traktuję to jak pracę. Łatwo nie jest, ale to niezły grosz. Można dobrze żyć. Byłam w znacznie lepszej sytuacji niż Helena. Nie miałam własnych dzieci, nie byłam bezrobotna, ale bardzo potrzebowałam pieniędzy. A tu wchodziły w grę spore kwoty, można byłoby oddać długi. Waldi błyskawicznie znalazł klientów. Ona po trzydziestce. Pracownica marketingu w korporacji. On czterdziestodwuletni przedsiębiorca. Widać było, że bardzo cierpią z powodu braku dziecka. Zresztą w rozmowie wcale tego nie kryli. Opowiedzieli mi swoją historię. Usłyszała o moich problemach zdrowotnych, nieudanych zabiegach, nawracających poronieniach i łzy same cisnęły mi się do oczu. Siedząc tam naprawdę zapragnęłam im pomóc. Godzili się na wszystko. Wykupiono mi specjalny karnet w prywatnej klinice. Po pierwszej transzy moje życie i Waldiego całkowicie się odmieniło. Spłaciliśmy wszystkie długi codzienne wydatki opłacaliśmy z mojej pensji. Część pieniędzy poszła na konto oszczędnościowe. Postanowiliśmy, że będziemy odkładali na większe mieszkanie. Ja nadal studiowałam, a on pracował w dużej pracowni architektonicznej. Los się do nas uśmiechnął, hormony działały. Ciąża przebiegała prawidłowo. Byłam już w piątym miesiącu i wciąż czułam się świetnie. Egzaminy zdałam w pierwszym terminie. Wyjechaliśmy na wakacje do Grecji. Tamte chwile wspominam bardzo miło. Poród przebiegł błyskawicznie, bez żadnych niespodzianek. Dorodny chłopczyk dosłownie wyskoczył na świat. Nazwałam go Piotruś. Genetyczni rodzice Piotrusia sprawnie załatwili formalności adopcyjne. Rozpoczęłam kolejny rok studiów. Na szczęście szybko wróciłam do dawnej sylwetki. Waldi był w niebo wzięty. – Nie masz pojęcia, jak pięknie wyglądałaś w ciąży – szepnął mi do ucha. Teraz mi to mówisz? Przez dziewięć miesięcy nic nie wspomniałeś. Nie chciałem cię denerwować, kobiety wciąż są drażliwe. Czułam się doskonale, czułam, że jestem prawdziwą kobietą. Nie mogłam zrozumieć, skąd we mnie wzięła się taka euforia, taka radość i poczucie spełnienia. Widać, tak działały hormony. Po trzech miesiącach od porodu mój ukochany zaczął przebąkiwać, że pewne brytyjskie małżeństwo szuka w Polsce matki dla swojego dziecka. W końcu postawił sprawę jasno. Są duże pieniądze do zarobienia, oznajmił zadowolony z siebie. To zarabiaj, odpowiedziałam, udając, że nie rozumiem, o czym mówi. To twoje zadanie. Ja przecież nie zostanę matką. Jack i Mary byli zdecydowani przyjąć każde warunki. Od ponad dwunastu lat starali się o dziecko, przeszli dziesiątki kuracji, a wszystkie, jakie tylko znała medycyna, nie pomogły. Traktowali mnie jak ostatnią deskę ratunku. Pokazałam im zdjęcie Piotrusia, po czym wynegocjowałam jeszcze lepsze warunki niż poprzednio. Poród miał się odbyć w Londynie, we wskazanej przez nich klinice. Tak i postawili warunek. Po doświadczeniach z poprzednią ciążą wiedziałam, że do piątego miesiąca mogę być spokojna, a później powinnam zniknąć, żeby nie rzucać się ludziom w oczy. Tak też się stało. Urodziłam terminowo w Londynie, w prywatnej klinice. Drugi Piotruś, podobnie jak pierwszy, był zdrowy i dorotny. Jack i Mary szaleli z radości i dołożyli premię. Mieliśmy już z Waldim odłożone trochę kasy. Postanowiliśmy wziąć ślub i kupić większe mieszkanie. Udało się zdobyć kredyt, pomogli pracodawcy Waldka. Przeprowadziliśmy się do pięknego apartamentu na strzeżonym osiedlu. Dopiero po dwóch miesiącach zrozumiałam, że wpadłam jak śliwka w kompot bo bez kolejnej ciąży nie spłacimy kredytu, ani nie utrzymamy tak dużego mieszkania. Waldi błyskawicznie zakręcił się za kolejnymi klientami. Wszystko poszło gładko, tylko ciąża okazała się bliźniacza. Inwestorzy, jak zaczęłam w myślach nazywać klientów, byli w niebo wzięci. Urodziłam im dwie wspaniałe Marysie. Chwilę odpoczęłam i otrzymałam kolejne zlecenie. Ich wyszukiwaniem zajmował się Waldi. Niektórzy ludzie przychodzili z polecenia. Miałam zdjęcia wszystkich Piotrusiów i wszystkich Maryś, które urodziłam. To były piękne dzieci. Dla spragnionych dziecka, Parte zdjęcia stanowiły rodzaj gwarancji, że ich potomek będzie równie udany. Żyło nam się z Waldim całkiem nieźle. Kredyt powoli malał, a ja skończyłam studia, ale nie szukałam pracy, uważając, że ciąża i rodzenie dzieci to wystarczające zajęcie. Zresztą musiałam prowadzić higieniczny tryb życia. Po pięciu latach i sześciorgu dzieciach poczułam się zmęczona. Właściwie bez przerwy byłam w ciąży. Chciałam odpocząć chociaż rok. A co z kredytem? Spytał mój ukochany, gdy przedstawiłam mu swój plan. Będziemy spłacać z oszczędności, a ty przecież też zarabiasz, utrzymasz nas dwoje. Niestety zarobki Waldusia, którymi nigdy się nie chwalił, okazały się skromne. Nie należał do szczególnie zdolnych architektów, a zarabiał stosownie do talentu. Ale ja i tak go kochałam, więc zostałam matką kolejnych dzieci. Po dziesięciu latach powiedziałam dość, a rozmowa z Waldkiem nie była przyjemna. Od dziesięciu lat nic innego nie robię, tylko chodzę z brzuchem. Nie chcę już rodzić. Mam dopiero trzydzieści dwa lata, a urodziłam już ich dziesięć. W dodatku żadne moje. Nie mam na to siły. Nie chcę robić za inkubator. Mąż nie chciał utrzymywać rodziny, wolał, żebym ja dźwigała ten ciężar w nieskończoność. Był podłym, samolubnym draniem, któremu zależało tylko na wygodzie. Kiedy to zrozumiałam, poczułam się opuszczona i zdradzona. Przez dziesięć lat rodziłam cudze dzieci, abyśmy mogli godnie żyć, abyśmy mieli ładne mieszkanie i niezły samochód. Marzenie o własnym dziecku odkładałam na później. Gdy ja chodziłam z brzuchem, mój małżonek brylował na salonach. Nie pytał, czy to, że oddaję obcym dziecko, które nosiłam pod sercem, coś mnie kosztuje. A kosztowało, bo dużo nocy przepłakałam, długo nie mogłam zapomnieć bliźniaczek. Prześlicznym chłopczykiem był czwarty Piotruś. Pokochałam go, bo kosztował mnie dużo zdrowia. Rozstawałam się z nim z trudem. Przypadkowo dowiedziałam się, że Waldoś stracił posadę i od kilku miesięcy siedzi na bezrobociu. Na naszym wspólnym kącie zasoby topniały niczym śnieg. Mąż przyzwyczajony do życia na przyzwoitym poziomie czerpał ze źródła pełnymi garściami. Wszak za chwilę żonka znowu zajdzie i będzie kasa. Zawiodłam się na nim. Miłość odebrała mi ostrość widzenia. Postanowiłam się od niego uwolnić. Rozwód nie wchodził w grę. Proces trwałby lata i pochłonął mnóstwo kasy. Waldi musiał zniknąć z mojego życia. Dla podreperowania budżetu zaszłam w jedenastą ciążę. Ale tym razem precyzyjnie kontrolowałam wpływy i wydatki. To zdarzyło się 5 lat temu. Swoje 11 dziecko, Piotrusia, urodziłam w Hiszpanii. Od dwóch miesięcy mieszkam w Afryce Południowej. Jest tu pięknie i bardzo ciepło. A ja wreszcie mogę żyć bez Waldka, bo od niego uciekłam i nie wie gdzie jestem. Drodzy widzowie, dziękuję za wysłuchanie tej historii razem ze mną. Jeżeli Wam się spodobała i jesteście pierwszy raz na moim kanale, zachęcam do subskrypcji. A postałym widzom, jak zawsze, proponuję to, żeby zostawili polubienie i komentarz. Bardzo dziękuję, tak samo jak dziękuję za wszystkie te komentarze, które ostatnio przeczytałem na temat tego, żeby nagrywać dalej nagrania swoim własnym głosem. Dziękuję, trzymam mnie to w wierze, że warto to dla Was robić. Do usłyszenia.